Witajcie, Maszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Harzwan 4 na motokie z Kaiserodux jako Kreta. Chociaż jak zwykle powinienem mówić inną nazwę kraju, ale no, to jest seria o Krecie. Więc tak, jak mówiłem, zrobiłem pewną przerwę i świat się trochę zmienił. Tak troszeczkę. W skrócie, Francja upadła, została wyzwolony Półwysep Iberyjski, Niemcy zwhitepisowali z dwoma Włochami, później my zwhitepisowaliśmy i tak naprawdę skończyła się wojna, bo ja później zacząłem wszystko dobijać, dosłownie dobiłem tutaj pewien okrążenie, no dokładnie sam zrobiłem okrążenie, później dobiłem tutaj i później jeszcze dobiłem Rosję. Tak, to dosłownie Grecy poszli dobić wszystko. Żeby było sprawiedliwie, no to szczerze powiem, oni już są tacy dosyć, nie powiem trochę straszni. Oddałem Brytyjczykom tutaj oczywiście ich kraj, Francuzom tylko trochę Francji, bo oni dosłownie nic nie zrobili. No i Niemcom oddałem resztę. Mamy taki jeden problem, który się nazywa Imperium Amerykańskie. Tak. I chodzi o to, że oni są wystarczająco silni, żeby popchnąć nas, a dokładnie tutaj wszystkich sojuszników stąd, ale nie są wystarczająco silni, żeby bronić się przed inwazjami. I gdy próbowałem, bo to tylko było testowanie, jak to wyjdzie, szczerze powiem, słabo wyszło, dlatego że tak naprawdę bym musiał się tam strasznie długo czasu spędzić, a wolę jednak coś robić dla tej serii, dlatego też włączyłem to. Tak, możemy teraz mieć wojnę z Turcją, Turcja jest kompletnie słaba, więc to nawet, ja to nie biorę nawet, że oni tutaj coś tam, coś dosłownie się obronią, ale chodzi o to, żeby po prostu, albo mamy kilka dywizji, kilka? A, bo ci niepotrzebnie. Właśnie się dziwię, dlaczego tak dużo jest. I tak naprawdę będzie polegało na tym, że nie musimy się niczego obawiać, dosłownie wszystko tutaj możemy wchodzić, bo no niestety Osmanowie są kompletnie załamani po ostatniej wojnie i możemy dosłownie wejść, zrobić sobie tutaj front i żeby po prostu tutaj było coś, więc na szybko tutaj front zrobimy. Też zacznę robić to. No wiem, nie mamy tych terytoriów, dajemy sojusznikowi, ale powiem szczerze, bez tego to nic dalej nie zrobimy. A dalej będziemy mieć ciekawe ścieżki. I pytanie jest takie, czy nasi w ogóle tutaj idą? Macie pójść tutaj, nawet nic, wysłałem was tu, więc nie wiem. Więc tak, po pierwsze ta armia, wy sobie stwórzcie jedną linię. Jak sami widzicie, dosłownie nie mamy żadnych Turków. To jest powodowane tym, że Turcja ma z 11 dywizji. I te 11 dywizji dosłownie nie ma siły, żeby obronić swojego państwa. One są gdzieś ułożone na granicy z Kaukazem, bo dla nich to jest najbardziej niebezpieczny region. Nie wiem dlaczego. I tak, w międzyczasie oczywiście, jak sami widzicie, się trochę porobiłem ulepszeń. To co tak naprawdę ostatnio zacząłem robić, to sobie zacząłem kraść nieco tych marynarki, dlatego że o masie los, dlaczego ja tego nie robiłem od razu zawsze? To musi być już taki, to muszę sobie taki nawyk zrobić, bo dosłownie zabieranie marynarki komuś to jest takie zbustowanie sobie własnego państwa. Ja nie wiem, dlaczego po prostu tego nie robiłem wcześniej. Bo dosłownie teraz moja marynarka, cała moja marynarka opiera się właśnie na tym. Tylko że oczywiście nie mamy wystarczająco paliwa, więc to jest ten jeden problem. Trochę importuję, ale muszę więcej importować. O, i Turcja upadła. Nawet nie patrzyłem. Więc tak, oczywiście zabieramy submit, zabieramy marynarkę. Okej. I koniec. Tak. Tak, to była wielka wojna z Turcją. Wiem, bardzo, bardzo była brutalna i w ogóle. Chodzi o to, że po prostu jak na razie tak będą wyglądać nasze wojny. Bo musimy sobie, że tak powiem,
na razie wszystko odbudować. Tutaj nie mamy części naszych dockyardów, naszych stoczni, dlatego że wyrzuciłem je na razie, że tak powiem, do naprawiania całej naszej floty. Teraz mamy kolejną flotę, którą też musimy naprawić. I jak sami widzicie, to ciągle nam tak przychodzi, że jakaś tam flota, tutaj na przykład nam łodzie podwodne trochę przyszły, no to idą do tych. To jest nasza flota łodzi podwodnych. Możemy sobie znaki pozamieniać. Jak to się robiło? Bo już tutaj. Pozamieniać, bo dosłownie już niektóre to trudno określić, co są. Tutaj to jest to, więc weźmiemy sobie no to. I tak właśnie wygląda obecny etap gry. Za chwilę będzie też ciekawe, bo jak tutaj pokonaliśmy ich, to gra uznała, że my mamy też pokonanych tych Bułgarów, ale my to ominęliśmy totalnie. Więc jak sami za chwilę zauważycie, nie musimy mieć tych dwóch regionów. I już będziemy zjednoczeni jako potężna Grecja właśnie. Jako Bizancjum. O, tak to się nazywało. Zapomniałem, jak się to nazywało. Okej, okay. W międzyczasie wszyscy niech wrócą do portu. Musimy naprawić swoje łodzi. I tak, tutaj będziemy ciągle wzywani do jakichś wojen. Bo na przykład Muscat teraz jest w wojnie z czymś takim. Jest Jemen, są ci i są ci. I ja się zastanawiam, o co chodzi z tym? Chodzi o to, że Nowy Jork stworzył sobie po prostu ten. Teraz dodali, że Nowy Jork może się wyzwolić. Nowy Jork stworzył sobie po prostu to, przyjął tereny tutaj i wypowiedział wojnę im. Dosłownie, z daleka. I teraz ci wszyscy umierają tam przez to. Okej, okay, więc tak. Dostaliśmy event na temat Konstantynopola. I teraz mamy oczywiście tutaj te wszystkie rzeczy. Nie uda nam się na czas tego zrobić, więc szkoda. Ale chodzi o to, że mamy tutaj te rzeczy, te decyzje. Te decyzje nie będziemy robić, bo dostajemy przez cel narodowy. Więc nawet nie musimy za bardzo tego robić. A w międzyczasie sobie po prostu podbudujemy nasze. Chyba my się nazywamy CIA. Nie, CIS. Blisko. I tak, powoli tutaj wszystko się sobie wykonuję. Nie, aż tak ważne to nie jest. Szczerze powiem, tutaj w ogóle nie jest ważne to, więc możemy sobie zmienić. I tak, nie będziemy dochodzić do żadnych z ich wojen, niepotrzebne nam są. Tak, przenosimy stolicę do Konstantynopola. I jak na razie będziemy próbowali przygotować się na kolejną wojnę. Tutaj akurat pięknie sobie stworzyli dwie frakcje, więc nie musimy atakować ich wszystkich. Ci wiadomo, że oni są słabi jak nie powiem co. Ale widzę, że złajpisowali z Muskatem. To mi się podoba. Okej, okay, więc tak. Tego nie robimy na razie. Tak naprawdę nie musimy robić tych trzech. To te trzy dostaniemy właśnie od teraz. Niestety, ale nie. Stracimy dosyć political power, właśnie to mnie boli. Teraz political power to jest jedna z najbardziej wymagających rzeczy w tym etapie gry. Tutaj sobie jakiegoś gościa możemy do ataku mamy. Tutaj mam ktoś takiego gościa. Na szczęście nie umierają. Liderzy polityczni umierają, ale ci nie umierają. Tak naprawdę dzięki średniaczkom to już o wiele bardziej się, że tak powiem, polepszyła nasza sytuacja wojskowa, bo te średnie czołgi, one naprawdę pomagają, one są takimi typowymi puszami. No oczywiście ja bym jeszcze trochę porobił, ale tak, dodałem jeszcze antitank, ponieważ w przyszłości się przyda. Też te dywizje też trzeba będzie powoli zmieniać na zmotoryzowane lub zmechanizowane, ale jak mówiłem, potrzebujemy na razie fabryk. Tutaj przez pewien czas nie robiłem gospodarki, więc gospodarka będzie nam potrzebna obecnie, ale na szczęście nasze łodzie podwodne dostały dużo dłużej.
Wsparcia. I tak, tutaj kolejna rzecz się stała. Zwhitepeace'owali z. Oni istnieją? Gdzie? A to jest Australia. Dobra. Zwhitepeace'owali tutaj, widzę, że z pewnymi krajami. To są frakcji naszym. Bo zgaduję, że nie przyjęliśmy ich na czas, ale to nie jest jakiś wielki problem. Można zawsze to poprawić. Więc tak, w międzyczasie. No właśnie, mówię. Można to poprawić. W międzyczasie już zaczniemy budowę naszych fabryk. To możemy sobie zmniejszyć. Nie potrzebujemy już tylu portów. I to musimy sobie zmniejszyć. Jeżeli już coś zaczęło się budować, no to zostawmy sobie, ale tutaj musimy sobie lepszą kolejkę zrobić. Tego. I tak naprawdę marynarka nie jest aż taka bardzo mi potrzebna, szczerze powiem, ale wolę już trochę jej mieć. I myślę, że resztę dam na cywilniaczków, bo cywilniaczków mamy już, że tak powiem, mało. O, tutaj mamy więcej fabryk niż przepisy zakładały. Okay. Tak naprawdę to nic aż tak źle, że tak powiem. To, że wykonamy tamten cel narodowy, tak naprawdę nic nam nie pomoże. Dostaliśmy tylko klejmy, które tak naprawdę nie wiem po co w grze nadal dają. To, co teraz zrobię, to jest to. I to da nam chyba wtedy wszystkie kory na tym terenie, więc ja już to robię. To w takim razie możemy zrobić. Militarna okupacja. No, nie powiem, trochę mi się nie podoba. I czy minus 5% jest dla nas jeszcze jakieś bardzo złe stabilności? No, niby trochę powinno być złe, ale szczerze powiem, to tutaj trochę odzyskamy. A tak naprawdę nie chce mi się schodzić z tej gospodarki. Na razie nie opłaca mi się schodzić z wojskowej gospodarki. Bo ona jednak daje mi trochę. Large myślę, że jeszcze to nie jest ten okres. Na razie musimy sobie powiększyć ilość fabryk w regionie. A my tutaj na razie już widzę, że możemy, że już budujemy część fabryk. Więc może sobie tak w międzyczasie budujcie cywilniaczki. A tak, to tak. Już dostaliśmy trochę fabryk militarnych. Się nam wypełniają tutaj te luki, które dałem, żeby się wypełniały. Czołgi, no jesteśmy na dobrej pozycji z czołgami. Tutaj wszystkie mają fajne template'y. Jak na razie nie chcę. Tak, tutaj oni się wyszli i powinni za chwilę. Tak, po pierwsze, my się zamieniliśmy w Bizancjum. A po drugie, oni wyzwolili Serbię. Czy Serbia się sama wyzwoliła? Nie wiem nawet. Znaczy się wiem, że oni mogą wyzwolić Czarnogórę, więc nie wiem co oni robili. Więc tak. Tutaj oczywiście mamy dużo zrobić. Czyli na przykład możemy tutaj ich zaatakować, możemy zaatakować Półwysep, możemy zaatakować to właśnie co chcemy zrobić, no i możemy zaatakować dalej. Czyli na przykład naszych sojuszników. Oczywiście to raczej się nam nie uda. A tutaj i tak. Powiem szczerze, na samym końcu to jest wybór pomiędzy tymi dwoma. Więc tak. Musimy zabezpieczyć południe. Myślę, że to będzie akurat wojna, która nam się spodoba. I. No i spróbujemy. Jak na razie myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Tak naprawdę ta frakcja nie jest jakoś dla nas zabójcza. Pytanie jest oczywiście, co my. Jakie claimy dostaniemy i co my. Powinniśmy zostawić sobie, ale co zobaczymy sobie w przyszłości. Jak na razie, zobaczcie, mamy 1,5 miliona. O, i tak, teraz się zmieni nam portret. Nice. Nigdy nie pamiętam, jak się nazywały te czapki z piórami. One są takie dziwne. I teraz oczywiście. No tak, nadal Grecji coś się dzieje i to mnie wkurza, że dostajemy jakieś takie randomowe eventy, które dosłownie za bardzo nam nic, że tak powiem, nic dobrego nie robią.
Ok, więc tak, tutaj na razie rozdajemy 18 dywizji. Tutaj się nam pozmieniało, więc musimy znowu wystawić punkt, gdzie będzie się chciało to wstawić. I przez to, że nie mamy połączenia lądowego, nie możemy tutaj postawić na półwyspie tym. Nie pamiętam, jak się nazywał. To jest Peloponeski, a to jest. Nie pamiętam. Jak sami widzicie, po pewnym czasie się zapomina takie sprawy. To nie jest aż takie ważne, więc w życiu. Ok, więcej stali. Czy możemy od kogoś z naszych sojuszników? Możemy od naszych sojuszników wziąć, więc ja wolę sobie wziąć od naszych sojuszników, żeby ich wspierać. Powoli wspieramy Brytyjczyków. Brytyjczycy oczywiście mają tutaj te wszystkie minusy, ale powoli sobie to robią. Oni mają takie małe drzewko. To mi się podoba, że takie, że nie dają im jakiegoś mega wielkiego i w ogóle. Jakiś event, który taki, że ha, 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 jesteśmy znowu Bizancjum. Nie wiem, co to było. Więc tak, w międzyczasie niech tam to wszystko się robi. Mamy decyzję. Może najpierw zróbmy to, później zrobimy. Więc tak, nie zdążymy chyba przed tym, a ja. A nie zdążymy. Okej, zrobiliśmy to. Więc tak, tutaj w ogóle mamy to, że w ogóle możemy wypowiedzieć wojnę. To mi się podoba, żeby to zrobić. Bo to możemy dostać nawet fajne bonusy. No, nie powiem. Fajne bonusy, więc możemy to zrobić. Ale na razie zróbmy to. I dalej popatrzmy, co możemy zrobić. Już nic. Bo zostało nam mało czasu, a musimy tutaj. Mamy Non-Aggression Pact. Kto ma z nimi? Czy my mamy? No mają z miliardem istnień. Czy możemy z wami. Kurde. Zapewne ci też mają. Mają milionem państw na świecie i ty teraz takie. No jak tutaj to co robić? No. Czy możecie. Tak. Anglia? Tak. Brytania? To jest Bretonie. Debug. O, masz ci. Tak, GBR. Mogą to zrobić dopiero w tym. Dobra, wiecie co? Jest 18, więc jeszcze tak. Nie, bo my zostaniemy tutaj, a nie mam komendy na to. Dobra, musimy poczekać do November, czyli do listopada. Kwiecień jest. Wiecie co? Ja zrobię na razie przerwę i tak to zostało kilka minut odcinka, ale to powinno się zmieścić w 5 minut. Okej. W takim razie widzimy się za chwilę. Okej, po chwili zastanowienia postanowiłem, że jak na razie zostawiam tutaj ten kierunek. Oczywiście on jest mega easy. Z tego względu, że oni tutaj walczą. Egipt, jak sami widzicie, coś się zbugowało. On jest w tym, ale jakiś jest bugowany, jeżeli chodzi o kolory. Żeby tutaj dołączyć, no to trzeba by było jakoś tutaj ich poprosić. No niestety część osób nas nie lubi. Tutaj, jak sami widzicie, a ogólnie nie jesteśmy w wojnie, więc w sumie to też nie ma sensu. Dlatego postanowiłem, że zaatakujemy Chorwację. Tak by to się to nazywa. I zróbmy to. Tak naprawdę powinniśmy
Czy oni zmienili kolor? Tak, zmienili kolor w międzyczasie. Powinniśmy dostać nieco pomocy od sojuszników. Chodzi bardziej o powietrze. Że potrzebujemy w powietrzu, żeby nieco zdominować. Jeżeli chodzi o naszą flotę, no to my tutaj jesteśmy i oni nie mogą nawet wypłynąć. A nasz plan, nie powiem, jest dosyć... ambitny, o, że tak powiem. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mogę stracić kilka dywizji, ale spróbujemy przynajmniej. Dlatego też wezwałem naszych sojuszników, żeby wsparli mnie powietrzem. No ale się mówi, raz się żyje. Oczywiście War Economy nam zeszło, więc to jest ten minus. Ale teraz powinniśmy niedługo już mieć. I w takim razie zdesantujmy się. Jak to wygląda w innych portach? Jak na razie słabo wygląda tych. Więc niech wrócą, że tak powiem, te jednostki, które nic nie robią. I my spróbujemy sobie zobaczyć, jak tutaj będzie. Co to jest? O, część tutaj widzę, że samolotów ich lata. Dobra, widzę, że części miejsc się udaje, części nie. Ale zobaczymy, czy się w ogóle to uda. W ogóle. Bo może to ładnie wyglądać, ale tylko ładnie wyglądać. Więc niech tutaj w międzyczasie coś się robi, a my tutaj będziemy dalej robić rozbudowę naszego kraju. Na szczęście mamy dosyć ładną gospodarkę, to mi się podoba. Tutaj udaje się nam, czy jak? Ta część dywizji się tam udała. Więc dywizje, które się nie ruszają ani nie atakują, niech przybędą tam. A my usuniemy te rozkazy inne. I niech tutaj spróbują jakieś terytoria dookoła przejąć, żeby nie być samotni jak kołek. Ale ładnie to wygląda. Teraz się nie udało tutaj, ale jak powiem, jeżeli się nie udało, no to szkoda. No i na razie musimy spróbować tutaj jakoś się przeżyć, ale widzę, że atakują nas. No niestety taki jest los. Dobra, nie. Wracajcie na wyspę. Totalnie sobie nie radzą. Albo zostali zablokowani. Dobra, próbowaliśmy, nie wyszło. W takim razie trzeba spróbować jeszcze raz. Więc nie powiem. Wojna się szykuje ciekawa. Bardzo chętnie bym, powiem szczerze, bym poszedł na kogoś innego, ale jeżeli nie mamy ich, no to trzeba wybrać tak.
A tutaj nie mamy tak naprawdę możliwości ich zaatakowania. Ale na razie tyle z tego odcinka. Będziemy próbować w następnym odcinku coś spróbować z Ilerią. Atak na Bułgarię myślę, że nie jest aż taki dobry, bo Albania ma tutaj gwarancję. No niby oni tutaj są, ale co to nam da? Dobra, bez wami trawam w tym odcinku. No to cześć!